chciałbym na koniec, żebyś przyjął piosenkę od Arkadia, ale żeby to się stało takie soczyste, to jeszcze podrzuć mu jakąś zwrotkę. Nika Kabi Rozy, kocham nad życie. Nika Kabi Rozy. Dokładnie tak. Kocham nad życie. Myślałem, że to jest dobra, Jacku, dobra. Dorzuć coś do tekstu. Doznać miłosierdzia. Wolność ponad wszystko. Czekaj. Jeszcze Tadzio i Nikola. Nigdy nie daj mówić sobie, że jesteś przegrany. Okej, super. A ja jeszcze mam takie, po trzech lampkach idź spać. Nigdy nie daj sobie mówić. Lepiej przed. Jesteś przegrany. Słuchaj, koniecznie... Zostawcie Tadeusza w spokoju. Czekajcie. Jeszcze koniecznie pomocna dłoń, bo z Tarnowa przyjechali. I Bóg posyła nas do ubogich, to jest tytuł książki Violi i Marka Richterów, to od razu powiem, jeżeli ktoś chce, warto. Zobaczcie sobie, poznajcie. Nie zapominajmy o tych, których życie woła o nadzieję. Dobra. Kadzio nie dasz rady dzisiaj. Da radę, ogarnę. Nie zapominajmy o tych. Krzysztof Ambroziak, Ocalony, był dzisiaj naszym gościem i Nikola! Brawa dla nich! Okej. Bracie, ta historia to tak wielka miazga, że nawet nie wiem na początku, jak się zabrać. Emocje chyba każdy tu czuje, ale może jednak jakoś spróbuję. Od małego krzyku na zakręcie słyszał, że nic z niego tutaj nie będzie, więc trochę nie miał orientacji. Od mało lata szukał akceptacji. No to trochę się nie raczył tu plantem, ale pojawiło się ćpanie, pojawił się handel. Dokładnie, życie to później stwierdza, trzy córy zabrane do domu dziecka. Wiesz, o co chodzi, mieli jechać na terapię, fajnie, ale jednak woleli wziąć dawkę. Nikt chyba nie chciałby tego pamiętać, niestety to była dawka śmiertelna. Ale Krzychu w końcu stanął na nogach, no i przylgnął do Pana Boga. Dokładnie, no i poczuł co w środku, później dwa lata, żeby żyć spędził w ośrodku. Dokładnie, no i ja daję muzykę, a on dzisiaj może jeździć na profilaktykę. Jeszcze nie jedna rzecz w życiu się uda, bo ma trzy córki, czyli chodzące cuda. Nika, Kabi i Rozy, słów nie wycofam, on oczywiście bardzo was kocha. Ja mogę o tym sobie gadać na bicie, bo Krzychu was kocha, chyba nad życie. I niech to idzie, ja ten freestyle potwierdzam, bo każdy może doznać miłosierdzia. I niech to będzie nadprzeciętność wyskok, bo możemy mieć wolność ponad wszystko. Dokładnie tak, wybucham jak dynamit, mamy te zmiany. Nie daj sobie wmówić, że jesteś przegrany, bo o co chodzi ta psia mać? Żartuję, po trzech lampkach lepiej iść spać, albo przed lampkami ty też jesteś z nami. I w tym momencie chyba ten freestyle nie zanikł. Dokładnie tak, szukaj też swojej drogi, bo Pan Bóg nas posyła do ubogich. Wiesz, o co chodzi, to nie żadna przesada, każdy w życiu może tutaj pomagać. Nie zapominajmy o tych, których życie woła o nadzieję. Jak pomagamy, to wtedy to się dzieje. Dzisiaj już Krzychu na innym speedzie. Dzięki, idź dalej drogą, którą idziesz.